Mówiliście, że moje super przywitania nie są fajne. To co, ma być tak pusto, bez serduszka i bez niczego? No okej, w tym odcinku tak może być. Także na szybko witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii ciekawostek. Tym razem 5 ciekawostek o Benie. Aż głupio nie poprosić mnie o lajka i suba. Aż głupio moim pięknym komentarzem nie wprowadzić was do całego odcinka. Ale skoro chcecie, to w tym odcinku tak będzie. Nasz Ben jest jedyną postacią, która samodzielnie nie potrafi obciąć ręki Lee. Jak zawsze pokazuje swoje męstwo i wychodzi na początku samej procedury, nawet kiedy Lee jeszcze nie zaczął tak właściwie. W sekretnych materiałach audio z gry, które nigdy nie zostały wpuszczone do obiegu, mówi się o tym, że Ben był świadkiem traumatycznych przeżyć, kiedy to jego koledzy i koleżanki z klasy zostali gwałceni przez bandytów, a on musiał na to patrzeć. No co jak co, ale miał farta, że tylko na patrzeniu się skończyło. Na oficjalnym livestreamie Telltale Games potwierdzono, że Ben umiera jako prawiczek. Początkowo Bena miał grać Ruby Butterfield, czyli postać, która ostatecznie grała Travisa. Według artykułu Game Informer zajął 7 miejsce w dziale ale top 10 największych głupków roku 2012. Także co, mamy naszą piąteczkę. Dzięki za uwagę, piszcie w komentarzu, co sądzicie na temat tego odcinka, co sądzicie na temat Bena. Koniecznie napiszcie, czy lubicie Bena, czy nie, tak albo nie. Dzięki jeszcze raz za uwagę. Będę mega wdzięczny, że zostawicie lajka oraz suba. Dziękuję wam jeszcze raz po raz kolejny. Wiem, że dziękuję wam po raz milion razy, ale nieważne. Dzięki, do zobaczenia, hej!